Hello and welcome back to The Witcher 3 Blood and Wine. Last time we decided to go with finding Sianna, because Henrietta really pissed me off, so yeah. If she doesn't like this, then all the better. Come on, Potka. We're going into the city. Yes, Potka. Seriously, fuck Henrietta. Stupid bitch. I need some journey music. Fucking hell, Potka can run forever with this saddle. What, can I not use you or something? Oh, there you are. Oh, you bitch! Fucking hell, I hate Bruxas so much. You're gonna die here, bitch! Jesus Christ. What the fuck is wrong with this fight? Ah, fucking bitch. That was much harder than it should have been. Okay, let me consult my bestiary on Fledders. I don't remember what works on them. Obviously, vampire oil. Black blood. I wonder what that does. Never mind. I don't care. I've seen that already. Stop showing me tooltips that I have already seen. Yep. I think I need a bit more. Use your Witcher senses. Pan też nic mu nie pomógł. Pazury przecięły metal jak kartkę papieru. Obviously. Nie utrzymali szyku. Uciekali. Would you? I don't think you would. Hello? Na barykadę. Co za
fucking Braxas. There's an Alp here as well. Though it's not as strong as a Braxa. This is fucking annoying. Just die both of you, will you? I hate vampires so much. Irden is good. But Irden changes from game to game. Stupid bitches. That's not what I wanted to do at all. Can I meditate? I can't, but I can actually use it. Which is good. It's alright. What was that? All my swords are fucking... Holy shit! I'm a Witcher, bitch. Brakowało, a dopadłoby też ciebie. Musisz się wycofać. Natychmiast. Mam obowiązki wobec tego miasta. Nie pomożesz mu, prowadząc żołnierzy na rzeź. Damien, pamiętasz naszą rozmowę w pałacu? Powtarzam, nie macie żadnych szans. Time is running out, by the way. Opatrzyć rannych i przygotować się do wymarszu. Mądra decyzja. I jeszcze jedno. W walce z wampirami używajcie wyłącznie srebra. Każ alchemikom wyprodukować jak najwięcej oleju przeciw wampirom. Nakładajcie go na miecze. Uważajcie szczególnie na Alpy i Bruksy. To te o sylwetkach kobiet. Potrafią znikać. W walce z nimi sprawdzają się petardy z opiłkami srebra. Dzięki, Wiedźminie. Mam nadzieję, że jesteś wart pieniędzy, jakie obiecała ci księżna. I że przyniesiesz łeb tego drania, który za to odpowiada. Nabity na hak. Mam inny plan. Niby jaki? Na razie musi wystarczyć ci tyle, że potrzebuje Sianny. Przecież znasz decyzję księżnej. Syjana ma oczekiwać na proces. W zamknięciu. Decyzję znam. Ale to nie znaczy, że się z nią zgadzam. Ty może masz taki luksus. Ja niestety go nie mam. Przysiągłem wierność tej miłości. Ludzie giną. Z powodu jednej osoby. Jeśli księżna się dowie, że ci pomogłem. Sam pójdę pod gilotynę.
A ja tuż po tobie. Mimo to ryzykuję. Widzę, że marnuję tu czas. Czekaj. Kiedy ostatni raz widziałem Sianę i miłość wprowadziła ją do pałacowego pokoju dziecięcego. Pokoju dziecięcego? Jesteś tego pewien? Przestań. Służę na dworze od lat, znam tam każdy kąt. Więc tak, jestem pewien do ciężkiej cholery. To co? Księżna zamknęła ją w domku dla Lale? Szczerze, nie mam pojęcia. Ale powiedziałem ci wszystko, co widziałem. A co ty z tym zrobisz? To już nie moja sprawa. Rozumiem. Sprawdzę to. A ty wracaj do garnizonu. Najlepiej po moich śladach. To przetarty szlak. Trzeba dać znać Regisowi, żeby to... It's funny how in this game there is always a clear path to your destination. Niech Regis spotka się ze mną w pałacu. Musimy dostać się do pokoju dziecięcego. Who was Oriana? Again. I forgot. Who cares anyway? Come on, you asshole, run. Oh, for fuck's sake. Stupid fucking alp. Give me my oil. This sword is fucking breaking. Fuck's sake. Come here. Oh my god. Come on. There's nothing to be afraid of. Except for me, because I will fucking cut your head off. Like in that trailer, or rather at the beginning of the game, where Yennefer is running somewhere. Dziękuję, że dałeś znać, gdzie mam się znać. Zamknięty. Oczywiście. Regis, nie chce mi się szarpać z tymi drzwiami. Byłbyś łaskaw? Wouldn't it be just easier to break them down? There is no reason why he shouldn't, I mean... Oh my... Jesus. Cisza. Nikogo tu nie ma. W takim razie chociaż się rozejrzyjmy. Jesus fucking Christ. That's a lullaby. Pod dywanem nic. A co miałoby być konik na biegunach? Nosi ślady często. A trapdoor. Idiot. Miniaturowa zastawa. I pluszaki. Słodkie. Well, at least we know that Henrietta is crazy. That's pretty obvious. Or maybe not? A to co? Jakiś notatnik? Własność Izabeli de Roquefort, nadwornej guwernantki. To zapisane. Does she make cheese?
i Anny Henriette z czasów, kiedy były małymi dziewczynkami. Nie wiem, jak to nam może pomóc, ale przekartkować nie zaszkodzi. Siana dała mi dziś laurkę. Urocze. Przedstawia bezgłowych, zakrwawionych ludzi. Albo i nie. Pytała, czemu to narysowała. Księżniczka odpowiedziała, że to scena z koszmarów, które nawiedzają ją, odkąd tylko pamięta. Faktycznie Siana noc w noc budzi się z krzykiem, chyba że śpi w jednym łóżku z Anariettą. Podobno dziewczynki dotknięte klątwą czarnego słońca miały okropne sny. Takie, które mogą doprowadzić do szaleństwa. Dziewczynki dziś się pokłóciły. Niestety muszę odnotować, że nie zachowały się, jak przystało damom. Doszło do rękoczynów. Pierwsza uderzyła siostrę Anna Henrietta. Siana nie pozostała jej dłużna. Nim zdołała mnie rozdzielić, mała Anarietta straciła dwa mleczaki. Natychmiast pobiegła na skargę do rodziców. Jego książęca mość nie dał wiary mojej relacji i cała wina została przypisana Sianie. Dziewczynka została przykładnie ukarana. Anarietta próbowała potem załagodzić sytuację, ale książę i księżna byli nieugięci. No tak. Jak ktoś już się dorobi reputacji czarnej owcy, ciężko to z siebie zrzucić. But why didn't they trust the governor? And also it was not thief, it was baby thief, you know, the first thief that fall out anyway. So, yeah. Why wouldn't they trust the governor? I mean, why wouldn't they trust their teacher? Why would she lie? Does she hate Henrietta or something? Dziś po raz pierwszy towarzyszyłam dziewczynkom w krainie tysiąca baśni. Spędziłyśmy tam pół dnia. Wpierw bawiłyśmy się z Calineczką, a potem z Rumcajsem. Był niezwykle szarmancki jak na rozbójnika. Zaczynam podejrzewać, że Izabela de Roquefort pisała swój dziennik pod wpływem jakichś potężnych substancji halucynogennych. Może cannabis ruderalis, albo... Cii, nie przerywaj. Chylę czoła przed osiągnięciem mistrza Artoriusa Vigo. Dowiódł, że w magicznych arkanach nie ma sobie równych. Czekaj. Artorius był nadwornym czarodziejem, specjalistą od iluzji. A to oznacza... Regis, ostatni raz proszę. Nie przerywaj, bo pójdziesz do kąta. Sama. Wystarczy otworzyć książkę Kraina Tysiąca Baśni i powiedzieć na głos słowa zaklęcia Expecto Ludum. Okay, so now we know. Książka, która jest kluczem do iluzji. No proszę. Zaczyna się robić interesująco. Let's read the rest. Sianę badali dziś czarodzieje przysłani przez Kapitułę. Nie wiem, do jakich wniosków doszli, ale jego książęca mość jest wyraźnie zmartwiona. Pewnie to wtedy zdiagnozowano u niej syndrom czarnego słońca. Albo przypięto jej łatkę, czytam dalej. Spytałam księcia, co teraz czeka księżniczkę. Nie odpowiedział. Uczyłam dziś dziewczynki języka nilfgaardzkiego. Siana bardzo się przykładała, mimo że z trudem zapamiętuje nowe słówka. Księżniczka Anarietta wykazuje większy talent, ale i skłonność do psot. Kiedy myślała, że jej nie słyszę, powiedziała pod moim adresem Bleu de Hen. Śmiały się z Sianą w niebogłosy. Bleu de to cholerny, pieprzony, a Hel? W dźwięcznym języku naszych południowych sąsiadów słowo to określa miejsce, gdzie plecy tracą swoją szlachetną nazwę. I have no idea how they translated this. This is seriously not what he said.
Never mind. Wiem, że to brzmi nieprawdopodobnie, ale może Anna Henrietta uwięziła Sianę w tej iluzji. Or maybe she went herself. Tam byłaby bezpieczna i odizolowana. Przekonajmy się. Let's. No i gdzie ta książka? But in the next episode. So like, subscribe, comment down below, and I shall see you next time. Thank you very much for watching. Bye. Thank you.